Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. W kultowej komedii kryminalnej Wabank występuje równie kultowa postać Henryk Quinto. Henryk Quinto jest muzykiem. Ma słuch absolutny. Wspaniale gra na trąbce. Można w filmie wysłuchać kawałków super. Jak się raz posłucha, zostają i cały czas brzmią w uszach. Ale swój absolutny słuch muzyczny. Henryk Quinto wykorzystuje do jeszcze jednego celu. Jest kasiarzem i to kasiarzem idealnym, perfekcyjnym. Ma bardzo osobliwy sposób radzenia sobie z zamkniętymi sejfami w bankach. Otóż podchodzi do sejfu, przykłada ucho i bierze to na słuch. Ma jakiś szósty zmysł. Ma tak dobry słuch, że słyszy, jak chodzą trybiki w zamku. I tak otwiera sejfy. Moi kochani, mówi o tym dlatego, bo w niedzielę miłosierdzia stoi przed nami miłosierny Jezus. Ma właśnie absolutny słuch, jeśli chodzi o nasze serce. Potrafi poradzić sobie nawet z najbardziej zapiekłymi, zardzewiałymi zamkami serc. To nie jest mój pomysł. O tym pisze ten, tego przykładu, używa ojciec Wojciech Ziłek, Jezuita w marcowym. Numerze w drodze, i tam, gdzie jest notka o autorach, on zawsze pod swoimi ferientonami, gdzie są najważniejsze rzeczy, gdzie kto pracuje, jakie ma stopnie naukowe, pisze po prostu Wojciech Ziłek, Jezuita, uratowany grzesznik. Moi kochani, dzisiaj w Ewangelii mamy dwie rzeczy, które się powtarzają. Pierwsza rzecz to są zamknięte drzwi. Ta Ewangelia dokładnie dzieje się dziś, 8 dni po zmartwychwstaniu. Ale pierwsze wejście Jezusa na początku Ewangelii jest wieczorem w dniu zmartwychwstania. I za każdym razem Ewangelista pisze, a drzwi były zamknięte. Jezus wchodzi pomimo zamkniętych drzwi. Zauważmy rzeczywiście, że Jezus wchodzi do pomieszczenia, gdzie siedzą zanętnieni apostołowie, z obawy przed Żydami. Wchodzi pomimo tego, że są zamknięte drzwi, nie przejmuje się zamkiem, ale staje przed ludzkim sercem. I tu już nie wchodzi. Tomasz musi podjąć decyzję. Pan Jezus potrafi przechodzić przez mury, potrafi odwalić grób, kamień z grobu, ale nie chce forsować na siłę naszego serca. Staje i czeka. Ma słuch absolutny. Zrobi wszystko, żeby pomóc w tym otwarciu, ale bez decyzji człowieka się nie obejdzie. Moi kochani, pan Jezus wykorzystywał ten słuch absolutny, to Podejście takiego kasiarza serc wiele razy w historii. Mamy do czynienia, mamy świadectwa niesamowitych nawróceń ludzi, o których byśmy nigdy nie powiedzieli, że się zwrócą do Boga. Rozmawiałem kiedyś z naszym chirurgiem, naszego szpitala onkologicznego. Miałem okazję tak dłużej z nim posiedzieć i pytam, panie doktorze, czy miał Pan takie sytuacje w swoim doświadczeniu lekarskim, że wyczuł Pan tak w sposób taki fizyczny, namacalny obecność Pana Boga, działanie Boga? Mówi proszę Księdza, takie sytuacje zdarzają się nawet częściej niż się Księdzu wydaje. I opowiedział mi o swoim życiu, o swojej pracy. I mówi: Powiem Księdzu, taką jedną sytuację, której nigdy nie zapomnę. Otóż miałem dwóch pacjentów. Którzy leżeli na jednej sali w szpitalu, mieli obok siebie łóżka. Jeden, to była rutynowa, tylko taka szybka operacja, woreczek żółciowy, a drugi był w bardzo poważnym stanie. Miał zaawansowany, zaawansowany nowotwór żołądka i do tego przyplątało się jeszcze zapalenie trzustki. Był umierający. Do tego lekko chorego pacjenta przychodziło dwóch synów księży. On miał dwóch synów księży. Odwiedzali tatę, rozmawiali z nim, wspólnie się modlili. Ten ciężko chory człowiek był niewierzący. I w ogóle jakoś niezbyt wielu ludzi go odwiedzało. Nawet w tej sali miała miejsce msza święta, bo tych dwóch synów, kapłanów, odprawiło dla taty w jego intencji mszę świętą przed operacją. Operacja woreczka żółciowego udana. I ten. Ojciec Księży żegna się z tym ciężko chorym pacjentem. Wychodzi z sali, no, rozstają się i nie zdążył wyjść, ponieważ na progu się przewrócił i okazało się, że zmarł. Chociaż nic na to nie wskazywało. Ten człowiek chory na nowotwór żołądka. Z, z komplikacjami w postaci zapalenia czuski w tym momencie się nawraca. Mało tego, Lekarz mówi, jest zupełnie zdrowy, a nie miał prawa żyć. Wyborze księdza, tego doświadczyłem, to zaświadczam swoim autorytetem. Popatrzcie, moi kochani, jak Pan Bóg potrafi w sobie właściwy sposób dotrzeć do ludzkiego serca. Obaj pojednani z Bogiem. Jeden, co prawda, odszedł z tego świata, bo widocznie już był dojrzały do przejścia. Drugi jeszcze może musiał, nie wiem, coś, może ponaprawiać w życiu, ale już się pojednał. Reżyseria pana Boga jest niesamowita. To jest najlepszy kasiarz. Ma słuch absolutny i tak będzie długo wsłuchiwał się ten nasz zamek sejfu serca, że w końcu sobie z nim poradzi. Przy minimum naszej dobrej woli, kiedy mu pozwolimy działać, kiedy choć troszkę damy przyzwolenie, żeby to zrobił. Moi kochani, i drugi motyw, który się w tej Ewangelii również powtarza. Za każdym razem, kiedy Pan Jezus przychodzi, dwa razy w tej Ewangelii, pokazuje swoje rany. Pokazał im ręce i bok. Mam tutaj bardzo ciekawą książkę. Wspaniałe świadectwo. Wszystko jest po coś. Książka to jest Wywiad Rzeka z Krzysztofem Ziemcem. Jest rok 2008. Żona pana Krzysztofa cierpi na alergię, ma alergię skóry, w związku z tym musi stosować parafinę kosmetyczną, która łagodzi te problemy. I ta parafina kupowana jest w formie stałej, trzeba ją przygotować do użytku, trzeba ją roztopić. Parafina jest w rondelku na kuchence, wszyscy są w domu, i nagle ta parafina się zapala. Pan Krzysztof ratuje sytuację, nakrył parafinę, chciał wynieść na balkon, i w tym momencie nastąpił wybuch. Jakaś reakcja nastąpiła straszna. Wybuch, pożar domu. Wszystko się pali, wszystko w ogniu. W jednej chwili, w jednym momencie. Pan Krzysztof bierze ten rondel rozpalony, wynosi go, wyrzuca na zewnątrz, a i tak jest wszystko w ogniu, a w domu są dzieci. I w tym ogniu, w tym Pożarze, który nagle zajął całe mieszkanie, pan Krzysztof myśli o żonie i dzieciach. Bezpiecznie wyprowadza żonę, a potem na rękach, nie patrząc na to, że się pali, że sam płonie, wynosi swoje dzieci. Uratował je. A potem, dopiero kiedy szedł na korytarzu, zostawia krwawe ślady, jest cały poparzony. Okazuje się, że 40% ciała uległo poparzeniu. Widzieliśmy pana Krzysztofa potem w wiadomościach z takimi rękawiczkami. W jednym z wywiadów mówi, blizny dają o sobie znać, zwłaszcza kiedy jest jakoś szczególnie zimno, czy jest upał, te blizny bolą. Wtedy pomyślałem, niesamowite blizny. To są blizny miłości. To nie są byle jakie blizny. To nie są blizny po przejściach. Kogoś to Gdzieś był na imprezie uderzył się i przeciął sobie głowę. To są blizny człowieka, który kocha. I moi kochani, Jezus nie tylko udowadnia swoimi ranami na rękach, nogach, boku, że to jest On, że przeszedł przez krzyży, a żyje. Te rany mówią o tym, ja Was kocham. Zobaczcie, możecie włożyć ręce, możecie tą miłość zbadać w sposób namacalny. I moi drodzy, ten Jezus przychodzi dzisiaj do Ciebie, pokazuje Ci swoje rany, mówi Ci o swojej miłości do Ciebie. Mam tutaj kopię tego obrazu, który namalował Eugeniusz Kazimirowski. To jest pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany pod dyktando świętej siostry Faustyny. Pan Jezus przykłada już ucho do Twojego serca, jak Henryk Quinto z filmu Babang. Nie czekaj, aż sam otworzy sejf. Otwórz od środka. Masz klamkę. Zrób to już teraz. Otwórz mu swoje serce. Jezu, ufamy Tobie. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A swoją drogą ten obraz znalazł się u nas bardzo ciekawy Sposób. Otóż nasza słuchaczka z Wilna poprosiła o szklanki dobrej rozmowy. Szklanki powędrowały do Wilna, a spod samej ostrej bramy bo tam właśnie mieszka pani Waleria dotarł do nas ten obraz. Pani Waleria również podzieliła się tym wszystkim, co się dzieje w Wilnie: jak rozwija się kult Bożego Miłosierdzia, jak trwa tam cały czas modlitwa, powstają wspaniałe inicjatywy. Bardzo, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Obraz pozostanie w naszej redakcji. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Szklankę Dobrej Rozmowy. Właśnie bezpośrednio, poprzez wsparcie tą szklanką cegiełką, y, poprzez modlitwę, subskrypcje, lajki, y, komentarze. Za to wszystko serdeczne Bóg zapłać. Nie powiem, że prosimy o jeszcze, bo to będzie nieładne, ale, ale powiem, <laughs> prosimy o jeszcze. Moi kochani, bądźmy razem. Przypominam również, tam są namiary, jak można zdobyć szklankę. Gdyby ktoś chciał, bardzo zachęcam. Moi kochani, i przypominam o tej naszej inicjatywie modlitwy w intencji młodych ludzi, młodzieży, dzieci o nawrócenie, o to, by wrócili do Chrystusa. Każdy dzień, jedna krótka prośba. Szturm do nieba nie pozostanie bez odpowiedzi. Nie wiem, czy byliście kiedyś w teatrze albo na koncercie. Nagle zmienia się oświetlenie. Telewizja to kapitalnie ci robi. Nagle inne oświetlenie, inne światło, inne kolory i wszystko jest zupełnie nowe. Bardzo czytać encykliki, ponieważ pokazują stare rzeczy w nowej perspektywie. Ksiądz Piotr i Ksiądz Mateusz właśnie o tym mówią. Nawiązując do encykliki papieża Franciszka, dekalog niejako Zbiór norm ograniczających, zamykających człowieka w jakiejś klatce, jako droga miłości, modlitwa, Ojcze Nasz, całe nasze życie chrześcijańskie, encyklika papieża rzuca nowe światło. Warto posłuchać tego wprowadzenia, właściwie do powiedzenia, w wydaniu Księdza Piotra i Księdza Mateusza.